Państwo, wyjątkowy rok dla Opola, 800 lat macie raz, więc warto go też wyjątkowo świętować. W różny sposób angażujemy mieszkańców w życie i w obchody tych 800 lat Opola. Dzisiaj myślę, ciekawy, nowy, pierwszy raz od lat taki pomysł balu charytatywnego. Balu, który ma być taką stałą częścią kalendarza miejskiego, ale przede wszystkim ma być elementem takim obchodów 800-lecia, w którym rzeczywiście pokażemy również, że mocno się jako społeczność angażujemy w pomoc innym. Ten bal będzie udany, jeżeli goście dopiszą, jeżeli będą się świetnie bawili, przede wszystkim jeżeli ten element charytatywny, to co jest istotą dzisiaj spotkania, czyli pomoc dla Patrycji, rzeczywiście przyniesie taką sporą kwotę. Czy ciężko było zorganizować taki bal w tak krótkim czasie? Jest cała grupa osób, która na to pracowała i podziwiam je za to, co zrobiły, bo wygląda to wyjątkowo absolutnie i dalszy wieczór również się tak zapowiada, więc wielkie wyrazy szacunku dla nich. Za to, jak to się prezentuje. Rozmakowanie gości, bo te stoliki, ja widzę, że ci ludzie podchodzący niekoniecznie znają. Są tutaj osoby, które są sponsorami, są gośćmi zaproszonymi, czyli tymi, którzy uczestniczą w tej kwestii charytatywnej i powiem tak, że no, wymaga to takiej polityki, jak ustawienie stołów na Radzie Miasta, co najmniej. Dziękujemy bardzo.